lis. Lis był bardzo głodny. Już od paru dni nie miał nic w pysku. Marzył o najmniejszej choćby myszy albo ptaszku. Ba! Zadowoliłby się nawet żabą lub ślimakiem. Przechadzał się więc smętnie po lesie w poszukiwaniu jakiegokolwiek kąska, gdy nagle poczuł smakowitą wonę świeżego sera. Rozejrzał się czujnie, lecz nigdzie nie dostrzegł ani okruszka. Podniósł głowę i zobaczył siedzącego na gałęzi kruka z ogromnym serem w dziobie. Kruk, zadowolony ze zdobyczy, właśnie zabierał się do obiadu. Na pierwszy rzut oka było widać, że nie wygląda na kogoś, kto podzieliłby się łupem z biednym, wygłodniałym lisem. Lis postanowił zatem podstępem odebrać krukowi smakowity kąsek. Ale jak to zrobić? Pomyślałem o moim misce, koszyku ustawionym koło kominka i postanowiłem zakończyć swoją wycieczkę. Wróciłem do domu tą samą drogą, którą przebiegałem rano. Mówiłem, mam już, że koty mają fenomenalną, wręcz fotograficzną pamięć. Stanąłem pod drzwiami i zamiałczałem. Drzwi otworzyły się i pojawiła się w nich zapłakana mama Marcelka, a za nią niezapokojony Marcel. Och, cukiereczku, gdzieś ci się spodziewał? Zawołała mama, biorąc mnie na ręce i ściskając tak mocno, że omal oczy mi nie wyszły z orbic. Kiedyś ty się włóczył, mieliśmy, że jakieś niedobre pisko zrobiło ci coś. Albo dzieci cię złapały i mięczyły. Nigdy więcej nam tego nie rób. A potem zaniosła mnie prosto do miski. Nawet nie wiedziałem, ale dostałam podwójną porcję karmy mokrej i chrupki na deser. Spałem już głębokim snem, kiedy nagle zostałem wyrwany ze snu przez jakiś hałas. To wrócił przemęczony i zmarznięty tata Marcelka, który podobno przez 3 godziny szukał mnie po całej okolicy. Spojrzał w kącik, gdzie spałem, ale nic nie powiedział, ani słowa. Widocznie miał poczucie winy, że tak łatwo mnie wypuścił. Nic się przecież nie stało, a jutro też spróbuję się wymknąć. Oczywiście wrócę po wszystkim dobrze, ale w domu jest najlepiej. Dziś jechaliśmy do weterynarza, oznajmił Marcelek, zgniejając mnie z kanapy i to akurat wtedy, kiedy przeciągałem się leniwie. Rozmyślając o tym, że fajnie było zjeść świeżego tuńczyka na kolację zamiast codziennie porcji mokrej karmy. Przynajmniej ci pazury zaszczepimy i na wszelki wypadek odrobaczymy, dodał tata Marcelka i zaczął się zbierać się do wyjścia. Pomysł nie bardzo mi się podoba, zwłaszcza ta część z robakami. Mama powiedziała mi o weterynarzu, twierdziła, że to dobry człowiek, że kocha zwierzęta i pomaga im, choć czasami, aby je wyleczyć, musi sprawić trochę bólu. A ja przecież wcale nie byłem chory, więc czmnęłem pod kądłę i nawet nie wiedziałam, jak stąd się wyciągnąć, ani jak oni mnie muszą wyciągnąć stamtąd. Ani groźbą, ani prośbą mnie stamtąd nie wyciągnął. Jego pokój, a po chwili wrócił z kartką papieru i zaczął czytać. Wiersz był super, zresztą sami posłuchajcie. Mój kot Cukierek ma długo włos lub pełną miskę i wieczorne bląs. W noc urządza wyścigi salone, podgryza rękawiczki mej mamie zielone, lubi wychodzić sobie do mojego łóżka. Tam śpi najsmaczniej, gdzie męka poduszka, ostre pazury czasem nie drapie. I szybko ucieka, aby nie dostać kapciem. Lubi przed kominikiem wygrać sobie futro. Nie martwi się wcale tym, co będzie jutro. Chociaż sprawa na nim czasem kłopoty masę, to bardzo go kocham, bo ten zwierzak ma dobrą klasę. No powiedzcie sami, czy można było to napisać lepiej? Następnego dnia Marcelek wrócił ze szkoły rozpieniony. Wziął mnie na ręce, chociaż akurat spałem. Wysikałem podrzucać do góry i zawołała radośnie. Ech, cukiereczku, dostałem 6 za
Nasz wiersz o tobie, a pani powiedziała, że jesteś świetnym i że mam będzie się wszystko w szkole układało. Za tydzień w szkole jeszcze powiedziała, że jestem tym no bohaterem lirycznym. Niekim? Nie, że jestem bohaterem lirickim. Ciesz się. Co prawda bardziej bym się ucieszył, gdybym dostał kawałek tego tuńczyka z lodów. Nie chciałem robić przykrości Marcelowi, więc tylko mruknęłam, potwierdzając. Patrzcie, patrzcie, co kupiłem! Zawołała mama Marcelka, padając do domu jak burza. Jestem wprost prześliczny. Patrzcie, patrzcie, co kupiłem! Zawołał tata Marcelka z koszyka i podbiegłem do mamy Marcelka z wyprężnionym jak strumy ogon. Po pierwsze, byłem naprawdę ciekawy. Pokażcie mi kota, który jest nieciekawy. Ale patrzcie, patrzcie, co ja kupiłem. Patrzcie, jakie ładne spodnie. Brązowe. Nazywam się Natalia Dmuchowska i przeczytam kawałek książki Barbie i tajemnicze drzwi. Nie tak dawno temu w pewnym baśniowym królestwie mieszkała księżniczka o imieniu Aleksa. Nie była to jednak zwykła księżniczka, zamiast bowiem uczestniczyć w oficjalnych ceremoniach, przyjmować gości, przemawiać do poddanych i bawić się na balach, całymi dniami czytała książki. Nie interesowało jej nic poza tym. Ta pasja czasem wprowadzała z równowagi królową, mamę Aleksy, która wolała, aby córka bardziej poświęcała się innym zajęciom, na przykład lekcjom tańca. Po nieudanej lekcji walca do zawstydzonej Aleksy podeszła babcia. Uważam, że mimo wszystkiego doskonale sobie radzisz, powiedziała. Powinnaś uwierzyć w siebie i pokazać światu, co potrafisz. Nigdy nie wiesz, czego możesz dokonać, dopóki nie spróbujesz. Dodała z uśmiechem i wręczyła wnuczce nową książkę. Opowieść o księżniczce obdarzonej magiczną mocą. Aleksa otworzyła książkę. Magiczną może posługiwać się tylko ktoś, kto wie, że ma zdolności magiczne, przeczytała. Uśmiechnęła się do babci, a potem pobiegła do pałacowego ogrodu, nie odrywając wzroku od książki. Zaczęła sobie wyobrażać, co mogłaby zrobić, gdy odkryła, że posiada magiczną moc. Lektura pochłonęła Aleksę do tego stopnia, że dziewczyna zawędrowała do części ogrodu, w której nigdy wcześniej nie była. Zobaczyła mur, a w nim tajemnicze drzwi, podobne do tych, które widniały na okładce książki. Księżniczka ostrożnie je otworzyła i przeszła na drugą stronę. Dopiero po chwili zdała sobie sprawę, że trafiła do innego świata. Rosły tam fantastyczne rośliny, między innymi krążyły wesołe stworki, jakich Aleksa nie widziała nawet w snach. Po przejściu przez bramę zauważyła, że ma na sobie nowy strój, bajeczną suknię. Na jej głowie pojawił się też inny lśniący diadem. Aleksa nagle poczuła na sobie czyjś wzrok. Przypatrywały się jej dwie dziewczyny, które wydawały się wrogo usposobione. Księżniczka schowała się za najbliższym krzewem. Hej, wyjdź z ukrycia! Zawołała jedna z dziewcząt. Aleksa wyszła z kryjówki i zbliżyła się do nieznajomych. Diadem? Szepnęła ciemnowłosa dziewczyna. Masz diadem, więc musisz być księżniczką, podpowiedziała Aleksa. Tak, jestem księżniczką, potwierdziła. Wasza wysokość, ciemnowłosa dziewczyna przyklękła przed Aleksą. Jesteśmy uratowane, wykrzyknęła jej towarzyszka. Tylko prawdziwa księżniczka może nam pomóc. Pomóc? W czym? Zapytała Aleksa. To skomplikowane.
odrzekła ciemnowłosa dziewczyna i zaczęła jej wyjaśniać. Kraina za sekretnymi drzwiami nazywała się Cynia. Dziewczęta opowiedziały Aleksie o złej księżniczce Maluci, która kradła magiczną moc mieszkańcom tego królestwa. Ciemnowłosa dziewczyna o imieniu Nori dawniej była wróżką. Malucia zabrała jej magiczną moc razem ze skrzydłami. Druga z dziewcząt, Romy, była syreną, ale zła księżniczka pozbawiła ją magicznych zdolności i syreniego ogona. Ratunkiem dla nich i dla innych mieszkańców Cini była pomoc prawdziwej księżniczki, takiej jak Aleksa. Jedynie ona mogła odebrać złodziejce ukradzone czarodziejskie zdolności. I to tyle. Nazywam się Patrycja Kowalewska, Szkoła Podstawowa imienia Podlaskiej Brygady Kawalerii w Skarżynie, klasa czwarta. Dziś przeczytam książkę pod tytułem Królowa Śniegu. Dawno, dawno temu pewien zły czarownik, chcąc uprzykrzyć ludziom życie, stworzył magiczne lustro. Wszystko, co było dobre i piękne, po odbiciu w nim stawało się brzydkie i smutne i pozbawione wartości. Czarownik chodził po świecie i podstępem namawiał ludzi do przyjrzenia w lustrze. Ludzie stawali się bardzo nieszczęśliwi. Zły czarownik, zachęcony sukcesami, wpadł na pomysł, by za pomocą lustra zniszczyć także latające w niebie anioły. Kiedy za pomocą czarnej magii próbował wlecieć do nieba i dosięgnąć aniołów, lustro wypadło mu z rąk i rozbiło się na mnóstwo drobnych kawałków. Okruchy te rozproszyły się po całym świecie. W pewnym małym mieście mieszkało w sąsiedztwie dwoje biednych dzieci, Kai i Gerda. Ich domy miały wspólny ogród pełen owocowych drzew i kolorowych kwiatów. Dziewczynka i chłopiec spędzali w nim całe lato i jesień, bawiąc się i śmiejąc. Ostatniego dnia jesieni Kai leżał w łóżku, nie mogąc zasnąć. Podszedł do okna i zobaczył, że pada właśnie pierwszy w tym roku śnieg. Długo przyglądał się spadającym płatkom, aż zaczął robić się senny. Zdawało mu się, że wśród śniegu widzi kobiecą postać. Nagle coś wpadło mu do oka. W tym samym momencie poczuł bolesne ukłucie w sercu. To właśnie odłamki czarodziejskiego lustra wbiły się w jego serce i oko. Choć już po kilku chwilach chłopiec ich nie czuł, tkwiły tam dalej. Kiedy następnego dnia Kai spotkał się z Gerdą, zachowywał się bardzo dziwnie, nie chciał się bawić i narzekał, że ogród stał się brzydki. Gerda co chwilę wymyślała nowe zabawy, pokazywała chłopcu swoje najpiękniejsze książki, jednak on wciąż był niezadowolony. Potem zaczął wyśmiewać się z dziewczynki i przedrzeźniać ją, aż cała we łzach uciekła do domu. Kai w tym czasie poszedł po sanki i postanowił pojeździć w samotności z wysokiej górki na skraju miasta. Choć śnieg padał coraz silniej i zaczynało się ściemniać, chłopiec wciąż nie miał ochoty wracać do domu. Nagle zauważył zbliżające się sanie. Jechała w nim przepiękna kobieta w białym futrze. Zaprosiła go na przejażdżkę, a gdy usiadł obok niej, pocałowała go swymi zimnymi ustami w czoło. Kai natychmiast zapomniał o czekających w domu rodzicach i Gerdzie i odjechał z królową śniegu. Wszyscy w miasteczku na próżno szukali Kaja. Samotna Gerda długo płakała z tęsknoty ze swoim przyjacielem. W końcu postanowiła sama wyruszyć na poszukiwania. Długo szła przez pokryty śniegiem las, wołając Kaja, a zorientowała się, że nie wie, jak wrócić do domu. Do płaczącej dziewczynki podszedł ogromny renifer i ludzkim głosem zapytał, co się stało. Gdy Gerda opowiedziała mu o Kaju, renifer przypomniał sobie, że podobnego chłopca widział w pałacu królowej śniegu. Zgodził się zabrać tam Gerdę, ale ostrzegł, że jest to bardzo niebezpieczne.
W ogromnym, zbudowanym ze śniegu pałacu, samotny i smutny Kai bawił się jak co dzień cepełkami lodu, nie pamiętając o swoich bliskich. Jego serce niemal zupełnie zamieniło się w bryłę lodu. Nagle zbliżyła się do niego Gerda, której udało się pod nieobecność królowej wkraść do pałacu. Widząc, w jakim stanie jest jej przyjaciel, objęła go i pocałowała w zimny policzek i zapłakana. Jej gorące łzy spłynęły do jego serca, roztopiły kawałki lodu i wypłukłały szkło. Wtedy i on zaczął płakać, dzięki czemu wypadł także okruch szkła z jego oka. Dzieci szybko wybiegły z pałacu. Gdy wracały do domu, zauważyły, że śniegi topnieją. Na drzewach nagle pojawiają się liście, a wszystkie kwiaty zaczynają rozkwitać. Była wiosna, a ich ukochany ogród wyglądał jeszcze piękniej niż dawniej. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Wiśniewski. Chodzę do 4. klasy Szkoły Podstawowej Białej Piskiej. Dziś przeczytam Państwu fragment opowieści z Narwi. Rozdział 4. Ptasie mleczko. Ale kim jesteś? Zapytała ponownie królowa. Czy może jesteś wyrośniętym karłem, który obciął sobie brodę? Nie, wasza królewska wysokość, odpowiedział Edmund. Nigdy nie miałem brody. Jestem chłopcem. Chłopcem? Czy chcesz powiedzieć, że jesteś synem Adama? Edmund nic nie odpowiedział. Był zbyt zmieszany, aby zrozumieć pytanie. Kimkolwiek jesteś, to prócz tego jesteś na pewno idiotą, powiedziała królowa. I odpowiedz mi wreszcie, chyba że chcesz, abym straciła cierpliwość. Czy jesteś człowiekiem? Tak, najjaśniejsza pani, powiedział Edmund. A jak się dostałeś do mojego królestwa? Dostałem się tu przez szafę, najjaśniejsza pani. Przez szafę? Co to znaczy? Ja otworzyłem drzwi i po prostu znalazłem się tutaj, najjaśniejsza pani, wyjąkał Edmund. Fa! Krzyknęła królowa, bardziej do siebie niż do niego. Drzwi do świata ludzi. Słyszałam o takich rzeczach. To może popsuć wszystko, ale na razie on jest sam i łatwo sobie z nim poradzi. Powstała ze swojego siedzenia i spojrzała Edmundowi prosto w twarz. Jej oczy zapłonęły dziwnym blaskiem, a ręka uniosła różdżkę. Edmund czuł, że za chwilę stanie się coś strasznego, ale nie był w stanie ruszyć się z miejsca. Ale kiedy już pogodził się ze swoim losem, królowa nagle zmieniła zamiar. Moje biedne dziecko, odezwała się do niego zupełnie innym tonem. Chyba bardzo zmarzłeś, prawda? Chodź tutaj i usiądź ze mną w saniach, a ja otulę cię futrem i trochę sobie porozmawiamy. Trudno powiedzieć, żeby ten pomysł podobał się Edmundowi, ale nie śmiał być nieposłuszny, więc spiął się na sanie i usiadł u jej stóp. Pani zarzuciła na niego futro i troskliwie go nim otuliła. A teraz może byś się napił czegoś gorącego? Zapytała. Tak, bardzo proszę, wasza królewska wysokość, odpowiedział Edmund, szczękając zębami. Królowa wyjęła z fałd swego płaszcza małą flaszeczkę, wyglądającą jakby była zrobiona z miedzi. Potem wyciągnęła rękę poza saniem i wylała z flaszeczki kroplę jakiegoś płynu. Przez moment kropla zalśniła w słońcu jak diament, ale gdy spadła na śnieg, coś zastrzeczało. I oto w tym samym miejscu stał wysadzony drogimi kamieniami kubek, z czymś, co parowało w zimnym powietrzu. Karzeł błyskawicznie zeskoczył na ziemię, podniósł kubek,
skłonił się i podał Edmundowi z uśmiechem. Nie był to wcale przyjemny uśmiech, ale gdy tylko chłopiec wypił kilka łyków gorącego płynu, poczuł się od razu lepiej. Dziwny napój nie przypominał niczego, co pił kiedykolwiek. Przedtem był słodki, pieniący się i gęsty, a po wypiciu ciepło rozchodziło się momentalnie, po całym ciele. Nie sądzisz, że dobrze by było teraz coś zjeść, synu Adama? Zapytała królowa. Na co miałbyś ochotę? Na ptasie mleczko, jeśli można, wasza królewska mość. Wasza królewska wysokość, odpowiedział Edmund.